Patrząc na Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozmyślając o Jego życiu, o Jego służbie, możemy z pokorą i w zadziwieniu spoglądać na te wydarzenia przeszłości, na te sceny, które rozgrywały się w Getsemane czy na Kalwarii, na sceny Jego spotkań z ludźmi, na cudowne sceny Jego poświęcenia, służby, ale z ufnością możemy spoglądać również w przyszłość, na to, co Bóg w swojej dobroci przygotował, aby kontynuując ten plan ratowania człowieka plan zbawienia któregoś dnia zabrać swój lud do siebie, do swojego domu. Przyszłość. Co dziś człowiek czuje, myśląc o przyszłości? Zapewne w każdym sercu mogą być różne uczucia. W sercach tak wielu jest obawa, strach, przerażenie. Ale w sercach ludzi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, przyszłość to nadzieja spotkania z powracającym zbawcą. Przyszłość to wypełnienie tęsknot, marzeń, to otrzymanie. Tego, co Bóg obiecał, to wieczność, która będzie cudowna. Chciałbym dzisiaj, drodzy, razem z wami, spoglądając nieco w przyszłość, jednocześnie czytając fragmenty Słowa Bożego, zastanowić się, jaki wpływ to, że wierzę w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, to, że wierzymy w to tak gorąco, ma to dziś na nasze życie. Jaki wpływ ma, na, ma to na dzień dzisiejszy, na kolejne dni, które są przed nami. Jeżeli zechcecie otworzyć razem ze mną Ewangelię Mateusza i rozdział 24. W którym tak wiele Jezus mówi o znakach poprzedzających Jego powtórne przyjście, to od 37 wersetu mówi tak? Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, zamąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli, że nastał potop, zmiotł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Pan Jezus, porównując czas swego przyjścia, porównując sytuację, jaka będzie miała miejsce na świecie przed Jego powtórnym przyjściem, skierował uwagę swoich słuchaczy do czasów noego. Na czym to podobieństwo polega? Słowa, które Jezus wypowiedział, zwraca uwagę na to, iż ludzie tak bardzo skupieni byli nad tym, co tutaj, tym, co teraz, tym, co doczesne. Że właściwie nawet nie spostrzegli powagi czasu, w jakiej żyli, nie spostrzegli tego niezwykłego zagrożenia dla ich życia. To były czasy, które, gdy znajdujemy opis czasy Noego, czasy przedpotopowe, gdy znajdujemy opis w pierwszej Księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale i tam w wersecie piątym oraz szóstym możemy przeczytać, iż Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi, że wszelkie jego myśli, dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na Ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. Jaki to był czas, jaka bezbożność, gdy wszelkie myśli, wszelkie dążenia serca człowieczego, były w jednym kierunku jak najdalej od Boga, jak najbliżej grzechu, jak najbliżej zła. I Bóg, jak gdyby, odkrywa tutaj przed nami swoje serce, w którym pokazuje pewien smutek, pewien ciężar, pewien żal, że taką drogą poszedł człowiek. I Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, mówi: Jak było za dni Noego? Takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Tak będzie w czasach, gdy Syn Człowieczy przyjdzie na obłokach nieba. W czasach rozwoju bezbożności, w czasach coraz większego zeświadczenia, usuwania Boga ze swojej świadomości. Ale kiedy czytamy dalej te słowa 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi i tak. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Na jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy czasami powrotu Chrystusa, a czasami Noego, Jezus zwraca tutaj uwagę. Jeden będzie wzięty, a jeden zostawiony. Możemy szukać wielu podobieństw, tych opisujących stan bezbożności, odejścia od Boga, porównując czasy Noego i czasy poprzedzające powrót Pana Jezusa. Ale wśród tych podobieństw jest i to, które mówi, że podobnie jak wtedy byli ludzie, Którzy zostali uratowani, którzy zostali ocaleni przez Boga. Podobnie w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa, będą tacy, którzy zostaną wzięci, którzy zostaną zabrani, by otrzymać to, co przygotował Bóg. I pytanie, które jawi się w tym momencie, to pytanie, co sprawiło? Co zadecydowało o tym, że Noe wraz ze swoimi najbliższymi znaleźli się w tym szczególnym czasie, gdy nastał potop, nie poza drzwiami arki, ale znaleźli się w środku. Zostali ocaleni. Co o tym zadecydowało? Bo podobnie jak było za dni Noego. Tak będzie, gdy przyjdzie syn człowieczy. Bo to, co zadecydowało o ratunku, który otrzymał Noe, może być niezwykle decydujące dzisiaj dla naszego życia, decydując o jego wiecznym losie i wiecznym przeznaczeniu. Chciałbym raz, razem z Wami, kochani, spojrzeć nieco dziś na pewne postawy, pewne cechy, które objawiały się w charakterze Noego, na coś, co było decydujące, dlatego że został ocalony, on i jego najbliżsi. A jest to o tyle dla nas istotne, że może być to bardzo decydujące dla tego czasu, który przed nami, dla czasu, w którym, jak czytamy, dwie będą Mleć na żarnach, czy dwóch będzie na roli, może dwie będą w biurze przed swoimi komputerami, może dwóch będzie w warsztacie coś czyniąc i jeden będzie wzięty, a jeden zostawiony. Co musi dziać się w naszym życiu, abyśmy byli wśród tych, gdy przyjdzie Chrystus, którzy zostaną wzięci, zabrani. Spójrzmy na dwa fragmenty Słowa Bożego, które wspominają patriarchę Noego i pewne bardzo ważne cechy Jego serca, Jego życia, które dzięki łasce Bożej stały się Jego udziałem. List do Hebrajczyków, rozdział 11. Otwórzcie razem ze mną ten tekst, gdzie w wersecie siódmym na temat Noego czytamy tak Przez wiarę. Zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Gdy przyglądamy się bliżej tym słowom opisującym patriarchę Noego, to pierwsze, które pojawiają się, mówią o tym, że był to człowiek Wiary. Człowiek zaufania do Boga przez wiarę jego ocalenie mogło być faktem. Ale była to wiara, która nie tylko opierała się na pewnych przekonaniach serca, ale było to prawdziwe zaufanie do Boga, które przeradzało się w czyn, który o tej wierze świadczył. Jak czytamy, przez wiarę, co uczynił Noe? Zbudował. Coś uczynił. Wiara sprawiła, że podejmował działanie, które było zgodne z tą wiarą, które świadczyło o tym, że jest prawdziwa. Zbudował Arkę ostrzeżony cudownie. No, i był nie tylko człowiekiem wiary, ale był człowiekiem, który był wrażliwy na Boże ostrzeżenia. Drodzy. Czy żyjemy w czasach, w których Bóg ostrzega? A celem tego ostrzeżenia jest jedno: uratować każdego, kto tylko tego ratunku pragnie, w których Bóg przemawia do ludzkich serc, napomina w różny sposób. Noe był człowiekiem, który był wrażliwy na Boże ostrzeżenia. Traktował je bardzo poważnie, nie podchodził lekkomyślnie. Bo wiedział, że od tego, czy przyjmie, czy odrzuci Boże ostrzeżenie, zależy jego przyszłość, przyszłość jego najbliższych. Jak czytamy dalej w tych słowach opisujących noego, był również człowiekiem pełnym bojaźni. Pełen bojaźni. Te słowa, które zwłaszcza na kartach Starego Testamentu są pewnym synonimem pobożności, takiego życia z Bogiem w prawości, w pobożności. Jeżeli przypominamy sobie początek Psalmu 112, to w tym psalmie, w jego pierwszych wersetach, znajdziemy taką oto myśl. Szczęśliwy człowiek, który Boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Dlaczego? Bo bojaźń Boża to ta pobożność, która ma ogromny związek z umiłowaniem Bożych przykazań. I Noe był takim człowiekiem, pełnym bojaźni, pełnym szacunku dla Boga. Ale w tym siódmym wersecie czytamy o jeszcze jednej. Niezwykle istotnej cesze tego patriarchy, gdy w końcowym fragmencie tego wersetu możemy przeczytać słowa, iż Noe odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Zawsze stoję zadziwiony, kiedy myślę o tym, że Bóg. Patrząc na człowieka, może uznać go za sprawiedliwego. Czyż to nie jest zdumiewające? Gdy Bóg patrzy na człowieka, człowieka, który przecież jest grzesznikiem, którego serce, ręce zostały niejednokrotnie splamione przez zło, ale jest pewna możliwość, że wszechmogący Bóg, święty Bóg, Patrząc na człowieka, widzi go jako sprawiedliwego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest to sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. Ta, którą człowiek przyjmuje do swojego serca dzięki Bożej łasce, a gorliwą wiarą akceptuje ją do swojego życia i w mocy Bożej. Żyje świadcząc o tym, że jest usprawiedliwiony przez Boga. Że jest uniewinniony przez Boga. Jest to dla mnie zawsze ogromnie zdumiewające, gdy myślę choćby o swoim życiu, że dzięki łasce i sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, którą za co wdzięczny jestem Bogu, mogłem przyjąć do swego serca. Bóg może patrzeć na mnie, na inne osoby, które przyjęły usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, patrzeć i widzieć jako niewinnych, i widzieć jako sprawiedliwych. Tak, no ja był człowiekiem wiary, człowiekiem wrażliwym na ostrzeżenia Boże, człowiekiem pełnym bojaźni Bożej, ale również sprawiedliwym tą sprawiedliwością z łaski przez wiarę. Jego życie nie było wolne od potknięć, błędów, ale był sprawiedliwy dzięki działaniu Bożemu. Jeszcze jeden fragment, który dopełnia tego obrazu tych cech, które miały istotne znaczenie, dlatego iż Noi, jego najbliżsi, zostali uratowani, zostali ocaleni cech, które mają ogromne znaczenie również dziś dla nas. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale szóstym i w wersecie ósmym tegoż rozdziału, czytamy o Noem, iż znalazł łaskę w oczach Pana. Co to znaczy, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana? Że znalazł tą przychylność, tą życzliwość. Co te słowa mówią nam na temat Boga? Przede wszystkim to, że w Bożym spojrzeniu na człowieka, w Bożym sercu jest łaska, jest życzliwość, jest miłosierdzie nad człowiekiem. I Noe. Znalazł łaskę w Bożych Oczach. Droga Siostro, drogi bracie, czy znalazłaś, znalazłeś łaskę w Bożych Oczach? Czy spoglądając na Boga, dostrzegasz go właśnie takim, jakim on jest? Czy też może czasem. To nasze zniekształcone spojrzenie nie pozwala go dostrzec w jego pięknie charakteru, ale sprawia, że widzimy go może jako czy to zbyt surowego, czy to zbyt pobłażliwego. Noes znalazł łaskę. Żeby znaleźć łaskę w Bożych oczach, potrzebujemy też poświęcić czas dla Boga. Czas, by spoglądać na to, jaki On jest, kim On jest. Jest pewna księga w Piśmie Świętym, księga, której sam tytuł objawia jej charakter. To jest księga trenów, czy inaczej księga lamentacji. Czego możemy spodziewać się, gdy otworzymy tą księgę? Możemy spodziewać się płaczu, narzekania, lamentu. Otwórzmy tą księgę na chwilkę. Księga Trenów Jeremiasza, Księga Lamentacji. Bo to właśnie w tej księdze, gdzie rzeczywiście w większości wypełniona jest ona przez słowa płaczu, słowa lamentu, ale to właśnie w tej księdze znajdują się również jedne z najbardziej krzepiących i dających nadzieję słów. Bo to w trzecim rozdziale Księgi Trenów Jeremiasza i w wersecie, w wersetach od 21 do 23 czytamy: To biorę sobie do serca i w tym jest nadzieja moja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje, każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. To wśród słów skargi, wśród słów płaczu pojawiają się te słowa proroka, który mówi: To sobie biorę do serca. W tym jest moja nadzieja, w tym jest moje pocieszenie. Co jest źródłem jego nadziei? Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Ona każdego poranku objawia się na nowo. Jakie to ważne, drodzy przyjaciele, abyśmy każdego poranku na nowo znajdowali łaskę w Bożych oczach, aby Boża łaska wzmacniała, odnawiała nasze serca, aby Bóg, udzielając nam swego miłosierdzia, wzmacniał nas, dodawał wszelkiej sił ducha świętego, wszelkiej pomocy, wszelkiej łaski, potrzebnej by sprostać wyzwaniom każdego dnia. Gdy wracamy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, tego szóstego rozdziału, gdzie czytaliśmy werset ósmy, spójrzmy też na kolejne słowa. Bo oto w wersecie dziewiątym czytamy o dziejach rodu Noego, że Noe był mężem sprawiedliwym i nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Jakim człowiekiem był Noe? Sprawiedliwym. I znów jest to zdumiewające, że Bóg tak może określić człowieka. Ale wiemy, że aby takie słowo mogło paść o człowieku, jest to możliwe tylko w jeden jedyny sposób: gdy człowiek, jako grzesznik, przyjmuje Boży ratunek, przyjmuje Boże usprawiedliwienie. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. W jakich, w jakich okolicznościach to się działo? Drodzy, czy gdy budował arkę razem ze swoimi najbliższymi, z tymi, którzy pomagali, czy wyglądało to w ten sposób, że z różnych stron przychodzili ludzie, przyglądając się temu i wyrażając wobec Noego słowa wsparcia, słowa akceptacji, słowa zapewnienia. O tym, że modlą się o niego, że cieszą się, że buduje arkę. Czy tak to wyglądało? Czy raczej ci, którzy przychodzili, przychodzili ze słowami Kpin, ze słowami szyderstwa, ze słowami, które tak naprawdę były pewnego rodzaju utrudnieniem dla tej postawy Noego? Ale czytamy o nim, że on był sprawiedliwym? Wśród swojego pokolenia. Jak było za dni noego, tak będzie, gdy przychodził będzie Jezus Chrystus. Tak jak wtedy był człowiek, który był sprawiedliwy, wśród tak nieprzychylnego sobie pokolenia, tak również w czasie poprzedzającym powrót Chrystusa. Bóg ma i miał będzie. Tych, którzy będą sprawiedliwi Jego sprawiedliwością, pomimo przeszkód, pomimo trudności. Jak napisze apostoł Paweł, abyście byli sprawiedliwymi pośród tego rodu złego i przewrotnego. W Ewangelii Marka w rozdziale ósmym przeczytajmy słowa Pana Jezusa, w których powiedział tak, Ewangelia Marka, rozdział 8 i werset. 38. Kto bowiem, powiedział Pan Jezus, wstydzi się mnie i słów moich, przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Wyznawać Chrystusa, przyznawać się do Niego, naśladować Go w swoim życiu. Dzięki pomocy i wsparciu mocy Ducha Świętego. W jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach? Nie tylko wtedy, kiedy wokół jest, wokół jest akceptacja dla takiej postawy, ale, jak powiedział Pan Jezus, przed rodem, przed pokoleniem, w sytuacjach, gdzie jest opozycja, gdzie jest złość, gdzie jest niechęć, gdzie można narazić się w ten sposób na nieprzychylność, na nienawiść? Tylko sprawiedliwość z łaski przez wiarę jest tą, która przetrwa w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. I jeszcze jedno słowo związane z postawą Noego. Wracając do tego szóstego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Pojawia się tam krótkie stwierdzenie opisujące życie tego Bożego Sługi, gdzie w końcowej części tego dziewiątego wersetu czytamy, że Noe chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. Noe był przyjacielem Boga. Noe był tym, dla którego bycie z Bogiem było najważniejsze. To ta przyjaźń z Bogiem, to podążanie za Nim decydowało o jego życiu. Bo to, że Noe chodził z Bogiem, znaczy również i to, że Noe chodził za Bogiem, podążał za Nim, tam gdzie On prowadził, tam gdzie On kierował. Czasami człowiek wyobraża sobie, czy może wyobrażać sobie chodzenie z Bogiem w nieco inny sposób, jako angażowanie Boga do tego, aby był ze mną w planach, które ja podejmuję, w decyzjach, które ja chcę podjąć. Ale chodzić z Bogiem to przede wszystkim chodzić za Nim, to być otwartym każdego dnia na Jego prowadzenie. Jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Tak jak za dni Noego był ratunek, tak ten ratunek jest również wtedy, kiedy powróci Chrystus. To, co zadecydowało o ratunku w przypadku Noego, jest niezwykle istotne niezwykle istotne dla nas. Jeżeli tak bardzo gorliwie tego ratunku pragniemy, abyśmy byli ludźmi wiary, abyśmy byli ludźmi otwartymi na Boże prowadzenie, również wyrażone w Jego ostrzeżeniach dla nas, abyśmy byli pełni bojaźni, tej Bożej, tej Dobrej, tej, która prowadzi do rozmiłowania w Bożych przykazaniach, abyśmy byli usprawiedliwieni. Dzięki Bożej Łasce, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa. Abyśmy znajdowali łaskę w Bożych oczach, tak bardzo potrzebną na każdy dzień, abyśmy byli prawi pośród bardzo często niesprzyjających okoliczności, prawi dzięki wzmocnieniu Bożą Mocą i wreszcie, abyśmy chodzili. Idąc przez swoje życie chodzili za bogiem, chodzili tymi drogami, które on wyznacza dla nas jak w księdze objawienia możemy przeczytać w czternastym rozdziale i w czwartym wersecie słowa, które charakteryzują tych którzy doczekają tego niezwykłego dnia, którzy doczekają tej cudownej chwili powrotu Jezusa Chrystusa na obłokach nieba. Jednymi ze słów charakteryzujących tych ludzi są słowa i podążają oni za barankiem. Dokądkolwiek on idzie, dokądkolwiek on prowadzi, tam gdzie on kieruje. Bo gdy przyjdzie syn człowieczy, to choć to smutne, że podobnie jak za dni Noego, Będą tacy, którzy nie skorzystają z łaski, z możliwości ratunku. To jednak będą tacy, którzy zostaną zabrani, którzy zostaną ocaleni, którzy zostaną uratowani, gdy przyjdzie Jezus w chwale i w majestacie. Spoglądając w przyszłość, wierzę, że z tą nadzieją spoglądamy, myśląc o swoim życiu, Panie, Pragnę być wśród tych, których do siebie zabierzesz. Ale ta wiara, ta wiara w powtórne przyjście z naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby w pełni objawiała się dzisiaj w naszym życiu. Decydując o tym, jakie zajmujemy postawy, decydując o tym, w jakim kierunku zmierzamy w naszym życiu, jakie decyzje podejmujemy w różnych konfliktowych trudnych niełatwych sytuacjach zawsze wybierając to co się podoba Bogu korzystając z jego prowadzenia pan Jezus wspominając o tym czasie swego powrotu dodał jeszcze czuwajcie więc bo nie wiecie kiedy ten czas nastanie to dobrze że nie wiemy ale to, co jest najważniejsze, to, że ten czas nastanie. I to, co jest najważniejsze, co dzisiaj niech Bóg tak mocno zapisze w naszych sercach, to, aby zanim ten czas nastanie, nasze życie, dzień po dniu, dzień po dniu, gdy za każdym zbliżamy się do tego cudownego wydarzenia, było prawdziwie świadectwem naszej wiary w powrót Jezusa Chrystusa. Oddając swoje życie na Golgocie uczynił to dla naszego zbawienia i powraca by dokończyć dzieła zbawienia powraca by w tym cudownym żniwie ziemi wziąć do siebie tych którzy z łaski płynącej z krzyża Golgoty skorzystali droga siostro drogi bracie niech to będzie cudowna nadzieja która dzień po dniu jeszcze mocniej będzie wypełniać nasze serca. Niech to będzie cudowna wiara, która w tak konkretny sposób będzie widoczna w naszym życiu, że jesteśmy tymi, którzy patrząc w przyszłość wyczekują z nadzieją, wyczekują z wiarą, wyczekują z oddaniem, a każdy dzień naszego życia, jest tego świadectwem. Dlatego niech Pan zechce obfite błogosławieństwo zlać na nas wszystkich, i nasze serca, niech dziś i w dniu Jego powrotu, będą gotowe, by mógł zaliczyć nas do tych, którzy zostaną zabrani, którzy będą tam, gdzie spełnią się wszelkie marzenia. W imieniu Chrystusa. Amen.